Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam w Teledzienniku. Dziś mamy środę, 30 dzień marca, a ja zapraszam Państwa na nasze dzisiejsze informacje. Przed nami kolejna odsłona społecznej akcji pod hasłem Pracownia Miast. Tegoroczny finał Pracowni Miast odbędzie się 31 marca w Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia. Wśród zaproszonych gości warto wymienić burmistrzów i prezydentów ponad 200 polskich miast. W spotkaniu udział wezmą także marszałkowie województw, urbaniści, przedsiębiorcy i przedstawiciele różnych środowisk. Wśród zaproszonych gości warto wymienić Jerzego Buzka czy też Jerzego Owsiaka. Finał Pracowni Miast, czyli akcji społecznej jednego z największych dzienników w naszym kraju, organizowanych już od kilku lat, gromadzi podczas tego jednodniowego wydarzenia, gromadzi wielu przedstawicieli samorządu, ekspertów, przedstawicieli również opinii publicznej, ekspertów z różnych dziedzin, kultury, polityki społecznej, też zagranicznej. I jutro będziemy gościć przede wszystkim najważniejszych samorządów, rządowców z kraju, prezydenta Gdańska, prezydenta Wrocławia, prezydent Łodzi, czy chociażby prezydenta Bytomia. Oczywiście oprócz samorządowców, którzy będą dyskutować na temat dobrych przykładów, dobrych praktyk z poszczególnych miast, jak powinno wyglądać modelowe miasto w Polsce, jak zarządzać rewitalizacją i tym, jak podążać za zmianami, które obecnie dzieją się w tkance społecznej, ale przede wszystkim w tkance miejskiej i tak by z korzyścią to odbijało się na życiu mieszkańców. O tym jutro samorządowcy będą otwarcie dyskutować, a co najważniejsze, jednym z głównych punktów, ci samorządowcy podpiszą porozumienie o dialogu na temat otwartości i współpracy międzykulturowej. Tak ważne, zwłaszcza dla nas tutaj w Parku Wielokulturowym, czyli w miejscu, gdzie ta wielokulturowość przez wiele lat się krzyżowała i skąd tak naprawdę jakby czerpały się dobre praktyki z współpracy i współżycia członków różnych grup kulturowych czy też narodowościowych na jednym terenie. Więc cieszymy się, że ten dokument będzie podpisany właśnie w Starej Kopalni. Ale oprócz kwestii dotyczących zarządzania miasta, także eksperci z dziedzin takich jak chociażby pomoc innym. I tutaj przyjeżdża do nas pan Jerzy Owsiak, czyli organizator i założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. On także będzie pokazał, jak pomagać, jak organizować akcje, tak by poruszały one miliony i by miliony właśnie pomagały tym najbardziej potrzebującym. Będziemy również gościć ekspertów, takich jak pan Jerzy Buzek, który były premier, przedstawiciel w Parlamencie Europejskim. On także będzie mówił o współpracy na szczeblu europejskim. Czy chociażby pan Filip Springer, który współtworzy projekt pod nazwą Archipelag Miast i opisuje miasta były wojewódzkie, jak radzą sobie w nowej rzeczywistości. To bardzo duże wydarzenie, zgrupujące kilkudziesięciu panelistów, jednych z najważniejszych głosów opinii publicznej we współczesnej Polsce. To dla nas ogromny zaszczyt i duma, że to wydarzenie, ten finał Pracowni Miast odbędzie się właśnie tutaj, w Wałbrzychu, w Starej Kopalni. Ale to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz te Pracownia Miast gości w Wałbrzychu. Do tej pory, dwa lata temu, odbyło się spotkanie w Aquazdroju i wtedy też paneliści rozmawiali na temat rewitalizacji. Wałbrzych był jednym z pierwszych miast, które w ogóle brało udział w tej akcji. To jest o tyle istotne, że o tym dyskutują ludzie, którzy na co dzień się tym zajmują. To nie są profesorowie, akademicy, którzy mówią o teorii, tylko właśnie praktycy, którzy mają do czynienia na co dzień z problemami dotyczącymi właśnie działania czy funkcjonowania miasta, czy chociażby pomocy społecznej. W związku z tym to tak istotne jest dla nas. Tym bardziej, że głównym tematem i podsumowaniem tej pracowni, tegorocznej Pracowni Miast, będzie temat rewitalizacji w kontekście też zmian prawa, które nastąpiło w zeszłym roku, a wchodzi w życie w tym roku, czyli mówimy tutaj o ustawie rewitalizacyjnej, mówimy tutaj o tych zmianach, które będą następowały i o tym też, że Wałbrzych jako obok Bytomia i Łodzi będzie tym miastem, gdzie jakby przykładowym czy
który jakby będzie brał udział w takim doświadczeniu, jak wykorzystać te środki, jak dobrze je wykorzystać właśnie w temacie rewitalizacji. Miasto już ma dużo do powiedzenia w tym zakresie, w związku z czym też pan prezydent Roman Trzemie będzie jednym z głównych ekspertów tego panelu. Na pewno wszyscy, którzy, no niestety mamy liczbę miejsc ograniczonych, tutaj to Gazeta Wyborcza prowadziła rejestrację online na tą pracownię miast. Ona jest otwarta o tyle, że będzie można śledzić wszystkie, na żywo wszystkie relacje z tego dnia na stronie internetowej Gazety Wyborczej, do czego bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam. Wczoraj na cmentarzu parafialnym w dzielnicy Piaskowa Góra rodzina, przyjaciele i wychowankowie pożegnali Małgorzatę Rejdek-Żydek, tenisistkę Zagłębia Wałbrzych, a także mistrzynię Polski w tenisie ziemnym. Małgorzata Rejdych-Żydek odeszła 23 marca w wieku 58 lat. Była jedną z najbardziej utalentowanych polskich tenisistek lat 70. i 80. Wychowanka sekcji tenisowej Wałbrzyskiego Zagłębia, gdzie pod kierunkiem Zdzisława Bajtały sięgnęła po tenisowe Mistrzostwo Polski i uczestniczyła w znaczących międzynarodowych turniejach. Wspólnie z Barbarą Kral i Elżbietą Ślesicką była członkinią kadry narodowej. Po zakończeniu kariery nadal uczestniczyła w turniejach. Zajęła się także edukacją młodych adeptów tenisa ziemnego. Ostatnie pożegnanie i ceremonia pogrzebowa odbyła się w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w dzielnicy Piaskowa Góra. Rodzinie i przyjaciołom zmarłej tenisistki kondolencje złożyli przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Romańska oraz prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Blisko 50 uczestników wzięło udział w miejskich i powiatowych eliminacjach do 19. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Pegazik. Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych, klasy 4-6 szkoły podstawowe oraz klasy 1-3 gimnazjów. Podczas eliminacji miejskich i powiatowych, które odbyły się na scenie montowni na terenie Starej Kopalni, zaprezentowało się 50 młodych recytatorów. Uczestnicy konkursu reprezentujący szkoły z terenu Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego najczęściej sięgali po klasykę. Oczywiście Tuwim, Gałczyński, dzisiaj na przykład czterokrotnie Kern, rodzice, bo tekst jest zabawny. A jednak teksty komediowe nie jest wcale tak łatwo mówić, bo na to trzeba znaleźć właśnie środki wyrazu, żeby ten tekst stał się zabawny. W tym roku po raz pierwszy w historii eliminacji Pegazika na scenie zabrzmiał Szekspir. Uczeń szkoły podstawowej nr 15 w Wałbrzychu przedstawił fragment Hamleta Williama Szekspira. Król szybko przemierzał korytarze zamku w drodze do kaplicy. Tam ukląkł przed krzyżem i zaczął się modlić. Hamlet był tuż za nim. Wszedł do kaplicy i patrzył na wuja. Mógłbym zrobić to teraz, pomyślał. Nie usłyszy moich kroków. Ale w końcu książę pokręcił głową. Jeśli zabije go teraz, gdy się modli, pójdzie prosto do nieba. To nie byłaby kara, lecz nagroda. I postanowił zaczekać. Król modlił się tymi słowami. Słowa wzlatują, myśl w prochu się grzebie. Ach, słów bez myśli nie przyjmują w niebie. Kiedy król powrócił do sali tronowej, Poloniusz już na niego czekał. Mam kolejny plan, oznajmił. Był bardzo z siebie zadowolony. Powinniśmy wysłać Hamleta na rozmowę z matką, mówił dalej doradca. Może królowa przekona go, aby przestał zachowywać się jak szaleniec. Ja z ukrycia będę ich podsłuchiwał. Kiedyś od mamy dostałem w prezencie książkę opowiadania dla dzieci według Szekspira. No i
Pomysł się tak narodził praktycznie sam z siebie, żeby zarecytować, bo to w ogóle ma ciąg zdarzeń za sobą, ponieważ najpierw było zadanie domowe, że trzeba było jakiś tekst przygotować. No i akurat wziąłem ten. Później poszedłem na konkurs taki szkolny też z tym, no i to się już za sobą później pociągnęło, że na tym konkursie też ten sam. Czy to pierwszy udział w eliminacjach Pegazika twój? W Pegazika tak, pierwszy. Ale to znaczy, że bierzesz często udział w konkursach recytatorskich? Tak, w szkole są organizowane i tam biorę udział. Szczerze mówiąc, z takim konkursem spoza, takim recytatorskim, to jest mój pierwszy w ogóle. Widzisz się na scenie? No tak, widzę się. Tylko czasami widzę się inaczej niż to później wychodzi. Wybór laureatów nie był prosty, wiele tekstów się powtarzało, a młodzi uczestnicy sięgali po teksty trudne, których interpretacja to nie lada sztuka. No, ten rok jest dla mnie trochę zaskoczeniem. Młodzi ludzie sięgają po teksty popularne, po teksty, które są już mówione po wielokroć, a nie szukają tektów, którymi chciałyby się wypowiedzieć, bo poezja to jest po prostu mowa duszy. I mamy rodzinnych poetów wałbrzyskich, jest Rok Jachimowicza i dziwię się, że nie sięgamy właśnie po rodzimych poetów, po teksty, żeby zaprezentować. Wydaje mi się, że w dobie komputerów, laptopów, komórek, książka jest mało popularna i młodzież mało czyta. Myślę, że konkurs recytatorski jest dla nich takim prezentowaniem się dla szkoły, ale nie dla siebie. Wyboru najlepszych recytatorów dokonało jury w składzie przewodnicząca Barbara Ziółkowska, aktorka Teatru Lalki i aktora Wiesława Kamińska z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu oraz dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Organizatorem miejskich i powiatowych eliminacji 19. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Pegazik był Wałbrzyski Ośrodek Kultury. W Szczawnie Zdroju przy ulicy Narciarskiej doszło do wypadku, gdzie została potrącona 76-letnia mieszkanka Wałbrzycha. Kobieta trafiła do szpitala na obserwację. Rowerzysta odjechał z miejsca wypadku. W tej chwili jest poszukiwany przez wałbrzyską policję. Osoby, które mają wiedzę na temat wypadku, proszone są o kontakt na numer alarmowy 997 bądź tutaj w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ulicy Mazowieckiej. Od 1 kwietnia można składać wnioski o uzyskanie nowego świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł. Wnioski można także składać za pośrednictwem platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 kwietnia wniosek o nowe świadczenia wychowawcze będzie można złożyć także za pośrednictwem ZUS. Można skorzystać z platformy usług elektronicznych, do czego gorąco zachęcamy. To znaczy, że wszystkie te osoby, które posiadają swój profil na PUE, czyli w tym e-urzędzie dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą bez wychodzenia z domu w krótkim czasie taki wniosek złożyć. Te osoby, które profilu nie posiadają, mogą sobie go założyć. Trwa to kilka minut, mogą to zrobić w każdym
każdej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na sali obsługi klientów. Dodatkowo od połowy kwietnia również będzie można założyć sobie profil na platformie usług elektronicznych, korzystając z dwóch banków, z którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę. To jest Bank PKO BP i Bank Ochrony Środowiska, ale to od połowy kwietnia. A od 1 kwietnia już te wnioski można składać za pośrednictwem PUE. One są przekazywane za pośrednictwem systemu Empatia do organu właściwego. I w takiej zakładce dokumenty wiadomości na platformie, na tym naszym profilu będzie informacja o tym, że taki dokument został przez nas przyjęty, a dodatkowo, kiedy zostanie przekazany do tego organu właściwego, to osoba zainteresowana dostanie informację na swój adres mailowy, który podała w takim wniosku. Ułatwieniem dla osób starających się o to nowe świadczenie 500+ jest to, że system podpowiada część danych na profilu PUE, czyli te dane teleadresowe, dane imienne, one będą od razu uzupełnione i tego już nie musimy wpisywać. Dane o naszych członkach rodziny będzie trzeba wydrukować i będą musiały być te dokumenty wypełnione przez te osoby właśnie, nie przez osobę składającą wniosek, i zeskanowane bądź skserowane, po prostu załączone do tego wniosku. Dla osób, które nie zdecydują się na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną, na stronie www.zus.pl dostępny będzie formularz wniosku w wersji edytowalnej do wypełnienia i wydruku. Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze będzie mogła wypełnić i wydrukować wniosek bezpośrednio ze strony, a następnie samodzielnie złożyć go we właściwym urzędzie. ZUS w zakresie obsługi wniosku będzie udostępniał jedynie system teleinformatyczny dla celów złożenia wniosku. Więcej informacji na temat programu Rodzina 500+, możliwości złożenia wniosku oraz szczegółów dotyczących warunków przyznania świadczenia znaleźć można na stronie www.rodzina500plus.gov.pl lub na obywatel.gov.pl. 3 kwietnia o godzinie 11 na terenie kortów tenisowych przy ulicy Grodzkiej rozegrany zostanie turniej rozpoczęcia sezonu w tenisie ziemnym. Miłośnicy tenisa ziemnego w najbliższą niedzielę 3 kwietnia oficjalnie rozpoczną sezon, rozgrywając turniej rozpoczęcia sezonu w tenisie ziemnym. Organizatorem tego sportowego wydarzenia jest Ośrodek Społeczno-Kulturalny działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Turniej rozegrany zostanie na terenie kortów tenisowych przy ulicy Grodzkiej. Zapisy uczestników turnieju w dniu zawodów, to jest 3 kwietnia, od godziny 10:30. Zaproszeniem do udziału w imprezie sportowej kończę dzisiejsze wydanie Teledziennika i już dziś zapraszam Państwa na jutrzejsze.